To wspólny projekt Muzeum Oręża Polskiego oraz gminy Kołobrzeg, na terenie której w Budzistowie znajdowało się pierwsze przedlokacyjne miasto oraz założone w 1000 roku biskupstwo. Organizatorzy postanowili ożywić historię sprzed 1000 lat. To jest miejsce, w którym tak naprawdę powstał Kołobrzeg. My znajdujemy się dokładnie na terenie jednego z podgrodzi przedlokacyjnego Kołobrzegu. Mówi się o tym, że tutaj ciężko wbić szpadel, żeby nie wyciągnąć śladu z okresu wczesnopiastowskiego. Jest w tym dużo prawdy. To był bardzo ważny ośrodek grodowy. Pierwszy Kołobrzeg, pierwszy, bo ten drugi, który znamy dzisiaj, został założony w XIII wieku. Do XIII wieku Kołobrzeg znajdował się właśnie tutaj. Tutaj przybył biskup Reinbern, tu była pierwsza katedra. To jest takie miejsce, które jest magiczne pod każdym względem. No i postanowiliśmy przypomnieć o tym w formie festiwalu, na którym pojawiło się ponad 100 odtwórców z całego kraju. Były także stanowiska historyczne w formie obozu z okresu Bolesława Chrobrego, a także pokazy batalistyczne. Jak mówią organizatorzy, zależało im na tym, aby stworzyć tutaj kawałek Pomorza Piastowskiego. Wszyscy byli w odpowiednich strojach i nawet gotowanie było odtwarzane tak, jak mogło to wyglądać w obozowisku Bolesława Chrobrego. Chodzi o to, żeby nasi goście, widzowie zwiedzający mogli rzeczywiście dotknąć tej historii wielowymiarowo. Jest zupa, jest ryba, są zapachy, są wojownicy, ludzie, którzy wyglądają inaczej niż dzisiaj, wyglądają mężczyźni. No, niektórzy powiedzą, że szkoda. To pozostawiam pod ocenę. No i przede wszystkim to wielka lekcja. Lekcja historii podanej, mam nadzieję, w taki strawny dosłownie sposób. Jedną z większych atrakcji festiwalu były widowiskowe i brawurowe walki wojów. Był także wojownik pancerny, poruszający się na koniu. Zasady są takie, że liczą się trafienia powyżej kolana, powyżej łokcia i w cymbał, w głowę. Nie? Jeżeli ktoś dostanie, zasada jest taka, że musi się położyć na ziemi, zwinąć w kłębek i nakryć tarczą, ponieważ koledzy jeszcze nie skończyli. Także mogą po nim biec parę razy na przykład, co się zdarza w dużych bitwach. Zasady niepopularne współcześnie, nie? Ale twarde i brutalne. Tak? Broń jest tępa, broń jest sprawdzana przed bitwą. Trzy, jeżeli ktoś mi złamie rękę, co się zdarza, albo rozbije łuk brwiowy, to mam pretensje tylko i wyłącznie do siebie, tak? Dlaczego? Dlatego, że gdybym był dobrym wojownikiem, to bym nie dał sobie zrobić krzywdy. Tak kiedyś żyli ludzie. Festiwal cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo nam się tutaj podoba. Oglądał pan te walki? Jak najbardziej. No jak wrażenia? Super, naprawdę chłopaki dawali wszystko z siebie. Chciałby pan, żeby częściej takie imprezy się tutaj odbywały? Myślę, że mogłyby się powielać i byśmy się naprawdę cieszyli, gdyby coś się w tym Budzistowie działo. Bardzo dobrze. Pięknie. Pięknie. Państwo są stąd, z Budzistowa? Tak, tak. Teraz dopiero żeśmy przyjechali. I w końcu coś się dzieje w tym Budzistowie. Oczywiście, trzeba było to ruszyć, bo to nic się nie działo. Fajnie. A co najbardziej ci się podoba? Co jest takiego fajnego? Trudno powiedzieć. Są potłomyki, które są bardzo pyszne. Są też różne przedstawienia. Teraz była bitwa taka. Jest tutaj właśnie fajny klimat i atmosfera. Bardzo mi się tutaj podoba. Pierwszy festiwal wczesnośredniowieczny w Budzistowie za nami. Ale jak zapowiedzieli organizatorzy, na pewno nie ostatni. Impreza będzie się odbywała cyklicznie.